Dziś na facebookowym profilu prezydent Rudy Śląskiej przeczytać można wyłącznie przeprosiny. To ostatni wpis Grażyny Dziedzic kończący jej udział w dyskusji dotyczącej śmiertelnego pobicia kibica Górnika Zabrze. Ten pierwszy sprawił, że w internecie zawrzało. Na komentarz jednego z internautów o tym, że ofiara była kibolem, prezydent miał odpisać, że kibic faktycznie był agresywny i nie był z Rudy Śląskiej, w dalszej części dopytując, gdzie są rodzice tych agresywnych młodych ludzi. Niefortunnie zostało to wszystko zinterpretowane. Niestety wpisy pani prezydent zostały wyrwane z kontekstu, to po pierwsze. Po drugie, pani prezydent przeprosiła wszystkich tych, którzy czują się urażeni, podkreślając, że sama kiedyś straciła najbliższych członków rodziny, więc wie, co może przeżywać rodzina zmarłego kibica. Wiceprezydent Rudy Śląskiej, broniąc swoją szefową, przyznaje, że pewne błędy popełniła, choć nie miała złych intencji. Nikt dokładnie nie doczytał wypowiedzi pani prezydent. Niefortunnie oczywiście stało się to, że pani prezydent w pewnym momencie wykasowała te wpisy. Gdyby tego nie zrobiła, może by tych emocji było zdecydowanie mniej. Ale powtarzam, przeprosiliśmy za to, co się stało. To, co dzieje się w sieci, zwłaszcza w przypadku osób publicznych, ma duże przełożenie na prawdziwe życie. Tu nie ma miejsca na emocjonalne komentarze, przekonują znawcy tematu. To na pewno niestosowne, to w obliczu śmierci jednak powinniśmy zadać powagę. Tym bardziej pani prezydent jest funkcjonariuszem publicznym i powinna w swoich wypowiedziach jednak kierować się rozwagą i powściągliwością. Ja myślę, że to wywołało niepotrzebne emocje, no i przyniosło skutek odwrotny od zamierzonego. To nie pierwszy raz, kiedy prezydent Rudy Śląskiej wzbudza kontrowersje swoimi wpisami. Kilka miesięcy temu na swoim profilu żegnała się już z mieszkańcami, sugerując rezygnację z polityki. Do takiej sytuacji mieszkańcy osiedla Ligota Zabrska w Gliwicach są już przyzwyczajeni. W samochód siadam, butelki biorę i jadę pośród wodę przywożę. No i tak to się żyje, znaczy. Ale ani się wykąpać, ani się umyć. To są szczyty, żeby co tydzień nie było wody. W zeszłym tygodniu nie mieliśmy 3 dni wody. 3 dni. A tutaj co mają powiedzieć ludzie, którzy mają małe dzieci? Bo po ostatniej awarii od 2 dni nie mają dostępu do bieżącej wody. Emocjonalnym reakcjom mieszkańców trudno się dziwić. Awarie powtarzają się tu regularnie już od kilku lat. Tak naprawdę jest to w okolicach 30 awarii już. Rekordowo bodajże przed 3 laty było 17 awarii w ciągu 12 miesięcy. Teraz aktualnie mamy już 4. awarię w ciągu 15 dni i wygląda na to, że na tym się nie skończy. Właścicielem wodociągów jest spółka restrukturyzacji kopalń. Nie wymienia całej sieci, a naprawia bieżące usterki, bo jak przekonuje rzecznik, spółka Wodociąg sprzedać planuje gliwickiemu przedsiębiorstwu wodociągów. I to już od dłuższego czasu. Kiedy przygotowywała to Polska Grupa Górnicza, to był etap, kiedy likwidowaliśmy Polską Grupę Górniczą i ten rurociąg, ten wodociąg przechodził z jednego właściciela na drugi, to zatrzymywało cały proces. Zdajemy sobie sprawę z tej uciążliwości. Ta uciążliwość przejdzie w ręce gliwickiego PWiK późną wiosną. Przedsiębiorstwo zapowiada, że sieć wymieni. Na Ligocie powinny być wymienione wszystkie rury, bo to jest stare osiedle, które no niestety musi być modernizowane, a nie jak w tej chwili to, co oni robią, to jest po prostu karygodne jest. Tyle, że na wyrok w tej sprawie, a z nim nowego właściciela wodociągu, przyjdzie czekać jeszcze kilka miesięcy. Do tego czasu Ligota Zabrska co jakiś czas stawać się będzie pustynią. To tutaj mają być wybudowane nowe mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Przy ulicy Korczaka w Katowicach-Burowcu na razie jest jeszcze pusto. Tego ma wyjść generalnie obopólna korzyść. Obopólna dla tych, którzy będą realizować inwestycje, czyli dla potencjalnych inwestorów, a z drugiej strony dla obywateli i mieszkańców, bo będą mieli możliwość czy też taniego najmu, czy też taniego najmu z opcją dojścia do własności. Naszych wyliczeń zakładając zysk na poziomie 10%, tak zyski, że tak powiem, operatora, przedsiębiorcy, co wybuduje te mieszkania, jest to możliwe do uzyskania. Mieszkanie Plus to rządowy pomysł dla Polaków, którzy marzą o własnym mieszkaniu. Ceny najmu tych mieszkań zależne będą od miejsca, gdzie powstaną. W województwie śląskim za najem trzeba będzie zapłacić poniżej 10 zł za metr kwadratowy. 4+ postawiłby sobie prezydent Katowic za to, co udało mu się już zrealizować z obietnic wyborczych. Na oceny mieszkańców poczekać musimy do przyszłorocznych wyborów.
Marcin Krupa startował z programem wyborczym, który nazwał umową z mieszkańcami. Na rok przed końcem kadencji przyszedł czas na pierwsze podsumowania i tym samym wstęp do kolejnej kampanii. Wiedziałem, że czeka mnie ogrom pracy. Pierwsza rzecz to jest kwestia dorównania tym zmianom, które były przede mną, zachowania tego dynamizmu i dalszego działania na rzecz rozwoju naszego miasta. No i myślę generalnie, jeżeli chodzi o kwestię spełnienia moich obietnic wyborczych, to mogę powiedzieć, że one zostały spełnione, choć w niektórych działaniach, jak między innymi Centrum Nauki, mamy dużą obsuwę, można powiedzieć. Obecny prezydent Katowic podkreśla też, że skłania się ku kandydowaniu, chociaż ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął. Nie podjęli jej także jego potencjalni kontrkandydaci. Na giełdzie nazwisk pojawia się wyłącznie Jarosław Makowski. Dziś jestem społecznikiem i wraz z moimi przyjaciółmi ze stowarzyszenia Bo Miasto pomagamy, przynajmniej ja tak uważam, prezydentowi Marcinowi Krupie w tym sensie, że tworząc społeczną mapę Katowic podpowiadamy rozwiązania, w których to właśnie człowiek jest najważniejszy. Natomiast co będzie za rok, trudno mi powiedzieć. Jedno jest pewne, dla potencjalnych kandydatów na prezydenta Katowic najbliższe 12 miesięcy będzie wyjątkowo pracowitym okresem. Wybory samorządowe odbędą się najprawdopodobniej 4 bądź 18 listopada. Niewłaściwe emocje na drodze niestety to nie rzadkość. W tym konkretnym przypadku, z tego co widać na filmie, który pojawił się w sieci, jeden z kierowców najpierw zajechał drogę innemu, a następnie ruszył w jego kierunku z maczetą w dłoni. Nie wiemy, czy coś działo się wcześniej. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę w samochodzie. Na tropie agresywnego kierowcy jest już policja. Te materiały zostały skierowane do Wydziału Prewencji, gdzie Zespół do Spraw Wykroczeń zajmie się tym nagraniem, bowiem z tego nagrania można wyodrębnić dwa wykroczenia, to są wykroczenia drogowe, jak również oprócz nich wykroczenie polegające na posiadaniu w miejscu publicznym niebezpiecznego narzędzia. Zdarzenie można by zakwalifikować także jako groźby karalne, ale wniosek o ściganie musiałby złożyć sam pokrzywdzony. W przypadku wykroczenia polegającego na posiadaniu niebezpiecznego narzędzia w miejscu publicznym, mężczyźnie może grozić kara aresztu, ograniczenie wolności bądź grzywny nie mniejszej niż 3000 zł. Interes kręci się tu w zasadzie bez przerwy. Tylko na kilka dni zmiana aury na bardziej zbliżoną do zimy spowodowała, że kierowcy skierowali nie tylko swoje myśli w stronę takich jak ten warsztatów. Lada dzień może spaść śnieg, może być mróz, no a potem się zaczną kolejki, wiadomo, i wtedy już będzie, można powiedzieć, tragicznie. Trzeba będzie swoje odstać. Odstać swoje trzeba już w wielu zakładach wulkanizacyjnych. W Katowicach na wymianę opon trzeba czekać nawet kilka dni. Na wymianę opon mamy klientów już zapisanych na koniec przyszłego tygodnia, więc można powiedzieć, te 7 dni to jest minimum, gdzie trzeba odczekać swoje. W Polsce nie ma obowiązku zmiany opon z letnich na zimowe. Obowiązujące przepisy nakazują jedynie, by wysokość bieżnika wynosiła minimum 1,6 mm. Wymiana opon jest jednak zalecana, by bezpieczniej podróżować w trudnych, nie tylko zimowych warunkach atmosferycznych. Opona zimowa wykonana jest z miększej gumy, a więc przyczepność jest lepsza. Dlatego w przypadku nagłych manewrów, w przypadku hamowania, kiedy brakuje centymetrów, może ratować, ale pamiętajmy, na pewno nie uratuje nam życia w momencie, kiedy pojedziemy zbyt szybko. Przypomnijmy, że opony należy wymienić na zimowe w momencie, gdy temperatura spadnie w ciągu dnia poniżej 7 stopni Celsjusza. Ostatnie cięcie i dzieło zwieńczone. Podziw zasłużony, bo i dzieło wielkie, i autorzy wyjątkowi. Chorzowscy seniorzy przy pomocy Centrum Integracji Międzypokoleniowej stworzyli mural. Dużo ludzi przechodzi się, zatrzymywało, gratulacje nam składali. Ja myślę, ja jestem osobiście bardzo zadowolona, że mogłam w tym brać udział, że ta mozaika, jak co będę przechodzić, to będę patrzyła na to, że to jest moje też dzieło. Dzieło to konkretnie ściana jednej z kamienic pokryta malowidłem z elementami mozaiki z barwionego szkła i z perspektywy autorów pokazywać ma międzypokoleniowe więzi. Nigdy nie wiedziałam, że mam takie zdolności manualne, bo to dużo cierpliwości wymaga. Każdą rzecz maleńką trzeba przykleić, dopasować kolorystycznie, wzorowo. Niejednokrotnie pani Mona mówi, nie tak, proszę inaczej. Znowuż ta cierpliwość, znowuż te cięcie tych malusieńkich kafaleczek, przyklejania. Pani Mona to opiekunka artystyczna projektu i jednocześnie autorka malowanych części murala. Świetna grupa seniorów, którzy przychodzili na dwie zmiany do pracy, tak się wciągnęli właśnie w tworzenie. No i mimo niepogody, jakichś dolegliwości fizycznych, katarów, po prostu przychodzili.
A wszystko po to, by trochę zmienić spojrzenie na miasto. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy pokazali i wskazali również drogę może w innych miastach, że mogą mieć wpływ na wizerunek architektury krajobrazu. Ten wpływ kosztował artystów równy miesiąc pracy.